Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. W tygodniku Co Słychać i w studiu naszej gazety, naszego tygodnika zazwyczaj są nowi goście, ale Państwo się przecież nie obrażą, jeśli zastaną tutaj też gości, którzy są nie pierwszy raz. A pani Dorota Długosz jest już po raz któryś z rzędu, no może piąty chyba. Nieważne, nie liczymy tutaj ani lat, ani liczby wystąpień przed naszą telewizją, w naszych ekranach, ale ważność sprawy jest ważna. Otóż okazało się, że pani Dorota Długosz dostała laurę niesłusznie. Czy pani zwróci, witając panią, dzień dobry. Dzień dobry. Witając panią, pytam, czy pani zwróci laurę, tę statuetkę słynną. Powinienem właściwie, proszę państwa, pokazać tę laurę państwu, ale za chwilę. Czy pani zwróci, pani Doroto? Nie mam powodu. Dlaczego mam zwracać? No pan Jaszczuk, wójtoburmistrz, tak go dzisiaj tytułuje, uważa, że pani dostała laurę niesłusznie. To znaczy, uważam, że jeśli nie mianował, nie dawał propozycji z gminy żadnej, to nie powinien się w ogóle włączyć do powiatu. No jak dawał? No, pana dyrektora swego chciał ulaurować. Którego dyrektora? No Domu Kultury. No znaczy nie Domu Kultury, a no tak, Domu Kultury, dobrze ale mówię. Ale no nie był mianowany, on nie był. Ale nie dopuściła komisja i o to miał pretensje. Aha, no nie. Ale pan dyrektor Domu Kultury za kulturę nie może dostać laury, ponieważ on uprawia ją w ramach obowiązku. Tak, to jest jego praca. I to jest statut tej nagrody, że tak. Kto pracuje w oświacie, stricte w oświacie, też nie powinien dostać nagrody, dyrektor na przykład, szkoła. Bo... Natomiast jeśli, no chyba, że osiągnięcia są pozaoświatowe, tak? Tak jak pani. Pani nie musiała czynić szkoły, organizować, przyjmować tam dzieci niepełnosprawnych, tak? No tak. A jednak pani to zrobiła. To znaczy, powiem, że cała działalność polegała na tym, że my zostaliśmy pozbawieni przez nas właśnie wójto Jaszczuka szkoły. Wtedy było dużo dzieci i my jako rodzice no, postawiliśmy się jego decyzji. Zresztą on oficjalnie namawiał, żeby założyć stowarzyszenie i... O czym kiedyś już rozmawialiśmy. Tak. W związku z powyższym ja nie uważam, że on ma prawo w tym momencie negować decyzji rady pani, i kapituły. Tak, jeśli nie zgłaszał. No tak większość uważa, ale odważył się i ustami radnego Pieniaka to zrobił, o czym już pisaliśmy. Chciałem tylko zapytać, czy pani odda laurę. No ale dziennikarz może pytać o wszystko, tak, prawda? A ja powiedziałam, że nie. Cieszę się, że pani nie odda. Chociaż ja uważam, a jestem dwukrotnym laureatem, uważam, że jeśli ta nagroda pójdzie w nieodpowiednią stronę, to kto wie, czy nie oddam. Bo coś mi się wydaje, że się zaczyna pauperyzować zbyt mocno, ale to nie przez panią, żeby nie było tak, że przez panią się pauperyzuje. Proszę państwa, temat jest właściwie nie o laurze, chociaż też laura i to, o czym pisaliśmy, na temat właśnie wystąpienia pana radnego Pieniaka w imieniu pana wójta, burmistrza Jaszczuka, było też ważne. Ważne są lipiny, bo pan Jaszczuk, o czym świadczy tytuł Co Słychać, w toni ironii, zanurzył się w ironię i zamieszczone na portalu Emrozy, to trzeba wyraźnie powiedzieć, zdjęcia potraktował, że pani, jako szefowa stowarzyszenia, w takim stanie oddała tę szkołę, a więc zdewastowaną ten budynek. To jest prawda? No absolutnie to nie jest prawdą, ponieważ tak jak tutaj pan już dobrze napisał, odbywało się to przekazanie budynku komisyjnie. W związku z powyższym odbierał budynek komornik. Policja, więc... No pani tam napisała na tym Emrozy, tak, na portalu, że to się odbyło po prostu jak jakaś wielka nagonka wręcz na tę szkołę. No wręcz, tak, wręcz no. Niemożliwe było oddać w takim stanie tej szkoły, bo było i za dużo ludzi, i za wielkie funkcje ci ludzie mieli. Tak, i spisywali wszystko dokładnie, w związku z powyższym
powstał protokół, a w protokole nie było uwag. I jeszcze pan burmistrz chciał, żeby podpisała to pani urzędniczka. Mhm. Natomiast komornik powiedział, że absolutnie nie. Mhm. Musi dojechać tu na miejsce i sam podpisać ten protokół. Rozumiem. Aha, czyli nie, żeby on widział to tak, na własne oczy. Tak. Powiedzmy teraz tak, znamy fakty. Jaszczuk, jak nie w formie poważnej, to w formie ironii, dworuje sobie nadal z was sprawy, no, co było w liście tym dotyczącym Laury, prawda? Mhm. Podał tylko swoje, jakby wygrane w cudzysłowie, a żadne, o co się zresztą upomniał, upomniano również na sesji, wicestarosta Pochocki się upomniał na sesji, że przecież ta sprawa ma, ten medal ma dwie strony, tak? Mhm. A nie tylko jedną. Jak pani to ocenia? Co ten człowiek wyczynia? No bo tu jeszcze państwo muszą wiedzieć, o czym będzie, że jest sprawa kanalizacji, to będzie dalszy ciąg tego wszystkiego, Mroza. Mhm. Jest sprawa ostatniego listu publicznego pana Jaszczuka, kiedy on decyduje się nie polemizować z pismakami, tymi jego krytykami. Mhm. Ale jeszcze my o tym jakby nie wiemy, że on zaprzestaje. Jak taką ironię pani, jak pani przeczytała to, prawda, u niego na Facebooku, jak pani to odebrała? Co jak pierwsza reakcja pani? No. Ironia dotycząca czego pan mówi? Ja mówię, że on teraz będzie ironicznie. Aha. Te zdjęcia wskazują, że jaką szkołę nam oddała zdewastowaną pani Długosz. No powiem tak, że jeszcze w międzyczasie, od momentu przekazania, odbyła się sprawa w sądzie cywilnym w Mińsku Mazowieckim, mm-hmm. bo burmistrz wystąpił o 55 tysięcy, żebyśmy my jako stowarzyszenie zapłacili. Za co? Za bezumowne użytkowanie budynku. No i przyjechał pan, który wyceniał szkołę. I wycenił ją bardzo wysoko, skoro sędzina w Mińsku Mazowieckim stwierdziła, że my mamy zapłacić tą kwotę. Mm-hmm. Czyli krótko mówiąc, on wygrał tę sprawę tutaj w sądzie w Mińsku, tak? Tak, tak. Pani sędzina w uzasadnieniu powiedziała, że stowarzyszenie działało na szkodę gminy, tak? Ponieważ w złej wierze zajmowało budynek. Czyli przez ten rok, co była szkoła, mm-hmm. to było zajmowane w złej od tych wierze. Zatargów, od początku zatargów, kiedy gmina nie płaciła wam tak, subwencji. Tak, od początku zatargów, tak. W związku z powyższym my się odwołaliśmy i do sądu okręgowego, tak. Ponieważ jeśli się mówi o złej wierze, no to trzeba dać dowody. Takich dowodów nie było na sprawie, ponieważ nie był powoływany żaden świadek. Mhm. My powołaliśmy tych świadków i zobaczymy, czy sąd okręgowy się do tego przychyli. No więc mówię, jeśli rzeczoznawca wycenia na 55 tysięcy, no to chwileczkę, no to taki budynek, no nie, jeśli by był w takim stanie, no. Wtedy, kiedy on to spisywał, no to by nie kosztował tyle, tak? Użytkowanie tego budynku. Bo to nie sam budynek. No tak. Ale ja pytam się jeszcze o coś innego, pani Doroto. Jak pani ocenia podejście, jakby nie było włodarza gminy? No niewielka to gmina, ale jednak i miasto, tak? Kiedy on ironizuje z bardzo poważnej rzeczy, nie mając argumentu, bo pani oddała tę szkołę, w porządku było, tak? Tak. A on ironizuje, że pani oddała to nie w porządku. Że on ironizuje, do jakiego stanu, do katastrofalnego pani doprowadziła tę szkołę. O czym świadczą te zdjęcia, prawda? Zrobione teraz. Co to za człowiek jest? Jak pani sądzi? No, Znaczy ja powiem szczerze, że ja nie rozumiem tego człowieka, bo zajmując takie stanowisko, trzeba się po prostu liczyć ze wszystkimi. No trochę tak? Powagi jakiejś. Powagi nie? jakiejś. Liczyć się przede wszystkim z ludźmi, ze swoimi wyborcami. Druga rzecz, że się walczy, ale z kim się walczy? Bo on nie walczy ze mną, z Dorotą Długosz. On walczy ze społeczeństwem, które było i ale w tym stowarzyszeniu. Tak? Może Jaszczuk o tym nie wie. Znaczy, ja nie wiem, on chyba to tak personalnie jakoś traktuje. No bardzo chyba. No. Bardzo. I tutaj się, to tak samo w stosunku do pana personalnie. Personalnie też występuje w stosunku do Krzysztofa Leskowskiego z Mrozy. No tak. Przecież ten portal tworzą też ludzie. No przecież ostatnio wyraźnie napisał, że my dwaj tylko, nie w imieniu społeczeństwa, nie w imieniu racji,
stanu wręcz, prawda, i prawdy piszemy, tylko my sobie ubzduraliśmy, że mamy atakować. I jest tylko dwóch wrogów i trzeci w gminach. Pod wpływem rządzącej partii. Tak, też, jeszcze też trzeba podkreślić. Tak, tak, tylko, że ta partia jak do tej pory, to za nami nie stała, tak? Ja nie należę do tej partii, pan nie należy do tej partii, a kogo jesteśmy sympatykami, to już nasza sprawa. Ale za kogo on nas ma w ogóle, Laskowskiego i Piątkowskiego, że on uważa, że my tylko pod wpływem czyimś możemy to pisać, co piszemy, prawda? Czy to publikować i tak dalej. Ja uważam się zaniedbany intelektualnie przez pana Jaszczuka. No. On po prostu nie docenia, że nie, ja mogę coś sam wymyślić. To chyba na tym polega, żeby pokazać ludziom, że to są intelektualne niuki, tak? I pionki jakieś tak? Takie sterowane pajace. Tak, sterowane i to jeszcze najlepiej, jakby byli sterowani no, przez górę, tak? Samą górę, przez prezesa Kaczyńskiego. No, może i do tego dojdzie, że mną kieruje pan Jarosław. No bo powiem panu, że lepiej brzmi, tak. Że steruje takim człowiekiem ktoś wyżej, niż ten człowiek sam ma taki rozum, taką intuicję, tak? I sam to robi, bo widzi, co się dzieje niedobrego. Nie wiem, czy to jest tak daleko posunięty egocentryzm, czy to jest fanaberia człowieka, fanaberia. Który za długo rządzi i myślę, że coś mu, prawda, się robi... No źle się traktuje ludzi, którzy tak. Mówią coś, robią coś i to im wychodzi, tak? I jeszcze na dodatek inni tego słuchają albo czytają i no nie można, no trzeba powiedzieć, że trzeba zgnoić tą osobę, żeby inni nie pomyśleli, żeby nie słuchać tego, żeby nie czytać, żeby co słychać w sklepach na przykład nie było akurat w mrozach. Wszędzie mogą już, być, już a mrozach. Słyszałem, że, ale ja mam czytelnictwo. Mrozy czytają, co słychać, proszę pani. Ja wiem, że niektórzy jak jakieś tam nagonka była, to nawet do Mińska przyjeżdżali po nasz tygodnik, proszę pani. Więc nie jest tak źle. Mrozy nas czytają, ale przez Jaszczuka może troszeczkę mniej niż kiedyś, bo kiedyś bardzo nas czytały mrozy. No być może ludzie się boją, ja się nie dziwię ludziom, że niektórzy się po prostu boją, lękają. Ba, nie wyobrażam sobie, żeby gdzieś na stoliczku koło telewizora moje co słychać leżało. No bo wpadnie władza i zobaczy, tak? Proszę Państwa, nie bójmy się żadnej władzy. Ja 22 lata wydaję tygodnik, co słychać i 28 jestem dziennikarzem i żadnej władzy się nie bałem. Pani Dorota, jak widać, z władzą spokojnie wygrywa i myślę, czego życzę, żeby pani do końca to wszystko wygrała. Natomiast na sumieniu pana Jaszczuka będzie ta szkoła w Lipinach, będzie to społeczeństwo pozbawione szkoły i powiedzmy sobie otwarcie, on tego już nie naprawi. Nie naprawi i powiem, że ten pomysł, który takim był sztandarowym pomysłem, Samorządowy Dom Pomocy Społecznej, tak. Okazuje się, że nie był w ogóle przygotowany, bo ja z ciekawości po prostu złożyłam do gminy wniosek o udzielenie informacji publicznej. Ma pani już informację, czy nie? No tak, dostałam, bo oczywiście załączyłam to do tego odwołania do sądu okręgowego, gdzie ewidentnie widać, że wyrzucenie nas z tego budynku, eksmisja i cała wojna przy okazji tego, Lipińska. Która się wytworzyła, tak, Lipińska wojna. Pierwsza wojna Lipińska, tak. To była po prostu tak mocno naciągana, bo rzeczywiście nie ma dokumentów, nie ma przekształcenia, nie ma pieniędzy przede wszystkim, żeby to wszystko ruszyło. Są jakieś pieniądze albo drobne na... No w budżecie podobno miał jakieś zapewnienie. Nie ma. Na projekt też nie ma. Chyba projekt jest, ale w wersji takiej online na stronie szczątkowa szkoły. Jakieś, do ale w sierpniu miał coś zacząć, w sierpniu zaczyna. W sierpniu zaczyna teren, ponieważ tam miał powstać park dla ludzi, dla wsi, dla mieszkańców i dla młodzieży, dla dzieci. Poprawione miały być boiska, no to będzie prawdopodobnie się zacznie w sierpniu. A czy będzie ukończone? Zobaczymy. A czy może dojść do sprzedaży tego w ogóle terenu? Tak się słyszę. To znaczy, tu i ówdzie? Ja nie słyszałam tego. Nasz radny, póki jest radnym, będzie tego pilnował. Przede wszystkim musi chyba być zgoda jednak mieszkańców na sprzedaż i zgoda rady, a takiego wniosku nie było.
No po prostu niech robi, no jeśli miał być to taki priorytet, no to niech zrobi ten samorządowy dom pomocy. Ale już nie będziemy mówili, żeby tam więzienie powstało. Nie więzienie. Że niektórzy będą mieli blisko do domu. Niech będzie, niech pokaże, że to zrobi, tylko po prostu w dziwnych okolicznościach właśnie wygrzebuje stare rzeczy i tak się tym nasyca, próbuje, mnie się wydaje, że próbuje pod publikę, pod ludzi, że to tak jakby wzbudzić jakiś w nich, no żeby jednak myśleli o nim, że on tak wszystko praworządnie robi. No właśnie, proszę Państwa, ciąg dalszy nastąpi, niewątpliwie z mrozów. Będziemy rozmawiali również z panem Krzysztofem Laskowskim, właścicielem portalu e-mrozy, który też, jak twierdzi pan Jaszczuk, bardzo mu dogadza. I to z pierwszej ręki, prawda, z pierwszego rzutu. My to wszystko obrabiamy, łączymy i również pokazujemy na piśmie w tygodniku, co słychać. Co słychać w mrozach? A ja zapraszam pana redaktora na pierwszą sprawę karną, która odbędzie się 9 sierpnia. Aha. To jest właśnie o przekroczeniu uprawnień służbowych przez burmistrza miasta i gminy Mrozy. Czyli już prokuratura w Węgrowie. To prokuratura prowadzi w Węgrowie. Tak. My jesteśmy tylko jako świadkowie powołani. Będziemy zeznawali. Są już na razie wyznaczone dwie sprawy. Pierwsza w sierpniu, druga 10 września. Także proces się rozpocznie, no i zobaczymy. Mam nadzieję, że był już jeden proces karny w sprawie Kołuszyna, obsługujemy. Pan sędzia był tak łaskaw, że pozwolił rejestrować dźwięk i obraz. Mam nadzieję, że na tej sprawie również zarejestruje, ale to sędzia decyduje, czy my możemy jako dziennikarze rejestrować dźwięk i obraz. Mam nadzieję, proszę Państwa, że to będzie gratka. Publikacja będzie oczywiście później, już po wyroku prawomocnym. No tak. Na razie nie, ale ja myślę, że warto poświęcić czas, żeby to sfilmować i pokazać ludziom, na czym polega brak praworządności. Tak powiedzmy sobie bardzo ogólnie, a o szczegóły zadbamy dla Państwa w przyszłości. Dziękuję Pani Doroto. Dziękuję za wyjaśnienie bardzo. Sprawy. Dziękuję. No i życzę, żeby sprawiedliwość, prawo i sprawiedliwość wygrało. I wcale tu nie chodzi o żadną partię. Tak, polityczne. Tak. Żeby powinien pan powiedzieć sprawiedliwość i prawo. I prawo, i wtedy rzeczywiście by nie chodziło. Nikt nie będzie kojarzył pana z PiS-em. Nikt nie będzie kojarzył z PiS-em. Mnie już kojarzono z różnymi partiami, od SLD, PSL i Korwina i jeszcze inne, ale mam nadzieję, że to, co oglądałem ostatnio, proszę Państwa, swoje czasopisma z 2003 roku, 15 lat temu, no wiecie Państwo, żal serce ściska, jakie to były piękne czasy, aż przyszedł internet i troszeczkę nam tu nabroił. Mam nadzieję, że pan Jaszczuk nie będzie broił tak mocno jak internet. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy na wakacje. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.